Halo, halo, dzień dobry, witajcie, cześć kochane, tutaj Patrycja Załóg, trenerka kobiecej pewności siebie, autorka książki Codziennie pewna siebie i Najpierw zadbaj o siebie, ostatnio wydanej. Dzisiaj spotykamy się na pół godziny po to, abym mogła podzielić się z Wami takimi refleksjami, w jaki sposób możemy naprawdę w 100% zacząć wierzyć w siebie i mieć pracę, która będzie miała dla nas sens, która będzie miała dla nas znaczenie i która będzie autentycznie przynosiła nam radość, szczęście, spełnienie i dobro. I kochane, widzę, że kolejne osoby się wzwaniają, bardzo się cieszę. Pozdrawiam też serdecznie wszystkie osoby, które będą nas oglądały i słuchały w późniejszym czasie. Ten live będzie dostępny przez jakiś czas, także możecie go też swobodnie udostępniać bliskim osobom, które być może nie do końca realizują swój potencjał, a czujecie, że tak naprawdę stać je na więcej. Cześć Basia, cześć, witaj kochana. Cześć Ania, cześć kochane. Słuchajcie, absolutnie się cieszę, że się dzisiaj spotykamy i to w takim pięknym temacie, specjalnie wspólnie z Dorotą, z którą przygotowujemy dla Was kurs 7-dniowy detoks od samokrytyki, specjalnie wybrałyśmy taki moment dnia, żeby właśnie skorzystać z tej energii do działania i żeby naprawdę pokazać Wam, w jaki sposób można jeszcze bardziej wierzyć w siebie. Jak jesteście dzisiaj na tym live'ie, to pewnie jesteście takimi osobami, które wierzą w siebie i które szukają rozwoju, szukają też nowych możliwości, a zarazem być może czasami zdarza Wam się myśleć o sobie, że jesteście nie dość dobre, że jesteście niewystarczająco dobre w tym, co robicie, albo gdzieś pojawia się ten krytyczny głos, który tam stopuje Was w tym, żeby pójść naprawdę na 100% swoich możliwości. Więc bardzo się cieszę, że tu jesteście dzisiaj. Serdecznie witam wszystkie osoby. Cześć Asia, cześć Małgosia, cześć kochana, cześć Iwi, Bosko. Kochane, mamy tylko pół godziny, więc od razu przejdę konkretnie do tego, czym chcę się z Wami podzielić. Cztery rzeczy, słuchajcie, cztery rzeczy, które naprawdę sprawią, że jeżeli jeszcze do tej pory tego nie robicie, to będzie przełom. Jeżeli zaczniecie to robić, to naprawdę zobaczycie, że Wasze życie zawodowe diametralnie się zmieni. Tak było w moim przypadku, w przypadku wielu kobiet, z którymi pracowałam do tej pory. I to są takie cztery rzeczy, które naprawdę działają. Ale żeby one zadziałały, potrzebne jest Wasze autentyczne zaangażowanie i to, żebyście zaczęły to naprawdę robić. Zanim przejdę do tych czterech rzeczy, które sprawią, że naprawdę będziecie dużo bardziej wierzyły w siebie zawodowo i będziecie mogły sięgnąć po taką pracę, która będzie naprawdę Was uskrzydlać, to chcę Wam powiedzieć o jednej absolutnie najważniejszej rzeczy. Jeżeli jesteście wobec siebie nadmiernie samokrytyczne, czyli gdzieś w głowie pojawia Wam się ten głos, że jesteście nie dość dobre, że bierzecie za dużo pieniędzy albo chciałybyście brać za dużo pieniędzy za swoją pracę, że inne osoby są lepsze niż Wy, że przecież Wy nie macie takich w sumie ani talentów, ani mocnych stron, że to jest niemożliwe, żeby mieć taką pracę, o jakiej marzysz i żeby zarabiać na tym dobre pieniądze. Jeżeli w Twojej głowie pojawia się taki głos wciąż i wciąż od nowa i Ty mu wierzysz, bo to jest bardzo ważna rzecz, i stopujesz siebie przed działaniem, przed pójściem na 100%, dlatego że wierzysz w ten głos, to kompletnie podcinasz sobie skrzydła. Samokrytyka, dziewczyny, podcina nam totalnie skrzydła. Ja to widzę w tylu sesjach, jak spotykam się z kobietami, z cudownymi kobietami, niektóre z nich oglądają teraz tego live'a. Spotykam się, patrzę i widzę przed sobą po prostu kobietę, która ma tak niesamowite umiejętności, która ma takie wspaniałe talenty, która po prostu ma taką pasję w sercu, żeby dzielić się z ludźmi i ze światem swoją mądrością, swoją wiedzą. I jednocześnie patrzę i widzę, ile różnych takich ograniczeń i myśli ta kobieta ma w swojej głowie na swój temat, które sprawiają, że nie idzie z taką pełną determinacją i z pełną odwagą w kierunku tego, o czym tak naprawdę marzy. I ja sobie myślę, kochane, że to jest straszna szkoda, że to jest po prostu straszna szkoda, żebyśmy my hamowały siebie i stopowały siebie i pozwalały, żeby ten głos w naszej głowie, który nam dopierdziela, żeby on nas hamował i stopował przed tym, żebyśmy poszły na 100% swoich możliwości. Dlatego, że powiem Wam jedną rzecz. Gdybym ja słuchała tego głosu, który mówił mi, że ja przecież to jest kompletna głupota, żeby zmienić pracę po 10 latach. Po 10 lat pracowałam na etacie, pracowałam w marketingu, byłam menadżerem, miałam świetną pensję,
I ten głos w mojej głowie mówił mi, że to jest kompletnie bez sensu, że to w ogóle, że ja robię jakąś szaloną rzecz. Gdybym ja posłuchała tego głosu, nigdy w życiu nie byłabym w tym miejscu. Nie pisałabym książek, nie spotykałabym się z wami, nie robiłabym tyle dobra dla ludzi, ale też dla siebie. Nie czułabym się nigdy taka spełniona i usatysfakcjonowana, gdybym kiedyś posłuchała tego głosu. I ja na co dzień spotykam się z bardzo odważnymi kobietami. Z kobietami, które też słuchają tego wewnętrznego głosu i które idą naprawdę odważnie i które naprawdę zmieniają swoje życie i odważają się powiedzieć w pewnym momencie: tak, to w czym ja teraz jestem, ta praca, w której jestem, to nie jest idealna praca dla mnie. Ja chciałabym tak naprawdę robić czegoś innego i one zaczynają to naprawdę odważnie zmieniać. I teraz powiem Wam właśnie o tych czterech rzeczach, które sprawiają, że my naprawdę zaczynamy w siebie wierzyć. I powiem Wam jeszcze przed tym jedną rzecz. To, co jest niesamowite, że kiedy naprawdę odważamy się pójść za swoim sercem, za tym, co naprawdę wierzymy, co naprawdę czujemy, że jest nasze, to się zaczyna dziać tak jak taka, wiecie, kula śniegowa. Od małej, drobnej rzeczy, małej, drobnej decyzji, że przyznajesz się przed sobą, że to miejsce, w którym jesteś, nie jest być może do końca takim miejscem, w którym chciałabyś być. To się zaczyna po prostu dziać jak taka wielka, wielka, coraz bardziej potężna kula śniegowa i nagle rzeczy zaczynają się same dziać. I tak było w moim przypadku, dlatego że w momencie, kiedy ja podjęłam decyzję, taką bardzo odważną decyzję, że odchodzę z tej pracy, w której jestem, że zupełnie zmieniam zawód, że będę teraz wspierać kobiety, że będę prowadzić warsztaty, że będę prowadzić sesje, wszystko zaczęło się po prostu samo dziać. Przychodziły do mnie zlecenia. Pamiętam, że ludzie bardzo często mnie pytali, szczególnie te osoby, które chciały podążać tą samą ścieżką co ja, jak to było? Czy na początku to było tak, że ja nie miałam pieniędzy? Jak w ogóle było z zarabianiem? I to było tak, że ja od samego początku zarabiałam bardzo dobre pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że to było prawdziwe, to było coś, co było po prostu moje i ja się w to angażowałam całym sercem. Więc teraz, kochana, nie wiem, w jakim ty punkcie jesteś. Jak masz ochotę, to możesz się tym podzielić, możesz napisać też. Czy jesteś w takim momencie, kiedy jesteś w pracy, która czujesz, że jest dla ciebie dobra i chciałabyś się tam rozwinąć? Albo może jesteś obecnie bez pracy i zastanawiasz się, co by było takim zajęciem, które naprawdę dawałoby ci spełnienie i sens? Albo może jesteś w pracy, jakby pracujesz i czujesz, że ta praca kompletnie nie jest dla ciebie, że twoja bajka to jest zupełnie inna bajka, masz zupełnie inne marzenia. Więc jak masz ochotę, to też napisz tutaj i się tym podziel, na jakim etapie jesteś. Jeżeli też macie jakieś pytania, wątpliwości związane właśnie z tym, jak uwierzyć w siebie, albo trudności, z którymi się mierzycie, to też swobodnie możecie tutaj pisać, ja będę na te pytania na koniec naszego spotkania odpowiadać. Więc teraz tak. Cztery rzeczy, które pomogą ci naprawdę uwierzyć w siebie, uwolnić się od tej, za przeproszeniem, pieprzonej samokrytyki i naprawdę pójść odważnie w kierunku swoich marzeń. To jest tak. Pierwsza rzecz, kochana, potrzebujesz naprawdę zaufać sobie i pójść odważnie za swoimi marzeniami. Bezkompromisowo. Bezkompromisowo. Naprawdę. Nie idź ze sobą na byle jaki kompromis i nie zgadzaj się na tkwienie w pracy, która nie jest pracą z twojej bajki, tak jak ty piszesz, Basia. Nie zgadzaj się, kochana, na tą byle jakość, dlatego że dni lecą, tygodnie lecą, miesiące lecą, a ty możesz za rok, za 2 lata, za 3 lata być dokładnie w tym samym miejscu, kiedy masz poczucie, kurczę, ja jestem nadal nie w swojej bajce. Tylko dlatego, że tu i teraz ulegasz temu głosowi w głowie, który ci mówi, że to jest nierozsądne zmieniać pracę, co ty takiego potrafisz, może ty nie masz żadnych talentów, na pewno nie zarobisz, jak zaczniesz robić coś innego. Ten głos w twojej głowie to jest po prostu twój potężny wróg i on kłamie, to jest nieprawda. To wszystko, co mówi ten głos, to jest po prostu absolutnie nieprawda, dlatego że ty jesteś osobą pełną potencjału i talentów i jedyna rzecz, którą potrzebujesz zrobić, to po prostu zaufać i to jest ta pierwsza rzecz, zaufać swoim marzeniom, kochana. Tak jak ty to robisz, Brygida, po prostu wiesz, jestem kochana pod ogromnym, ogromnym wrażeniem, jak ty wiesz tak naprawdę, czego ty chcesz, jak wiesz, co jest twoją pasją. I ten lęk, który się pojawia, on jest zupełnie naturalny, ten lęk zawsze będzie, ale wiesz, co jest najważniejsze? I wiecie, kochane, najważniejsza rzecz jest taka, żeby działać pomimo tego lęku. Dlatego, że jak odważysz się dzisiaj powiedzieć tak swoim marzeniom, powiedzieć tak swojej pasji, tak jak ja to zrobiłam 10 lat temu, to za 2 lata, za 3 lata, za 4 lata, za 10 lat będziesz w zupełnie innym miejscu niż teraz. Będziesz w swojej bajce, kochana. Będziesz w takiej pracy, która naprawdę będzie cię uskrzydlała, gdzie będziesz się zastanawiała,
Jak ja w ogóle mogłam myśleć kiedyś, że po prostu bać się tego zrobić, albo jak ja mogłam w ogóle nie iść w tamtym kierunku? Wiecie, że po prostu, że to będzie tak oczywiste, że to jest wasze i że to jest dobre. Więc kochane, ten lęk zawsze będzie, ale najważniejsza rzecz jest taka, jeżeli chcesz naprawdę w 100% uwierzyć w siebie, to naprawdę idź odważnie za tym, co cię przyciąga i ufaj, kochana, temu, co ty czujesz. Temu, co ty czujesz. Dlatego, że na pewno macie takie doświadczenia, bardzo wiele ludzi dookoła nas będzie miało różne pomysły na nas. Będzie mówiło, tak jak mi na przykład mówili rodzice, nawet przyjaciele mi mówili, że wiesz co, Patrycja, może lepiej nie odchodź z tej pracy, może to jest ryzykowne, może lepiej zostań. I wiecie, ja mogłam tam zostać. I mogłam jeszcze przez te następne kolejne 10 lat pracować na etacie i dalej się bać, i dalej mieć poczucie niespełnienia, i dalej mieć poczucie braku. I tak samo moje klientki, ale one naprawdę odważają się i idą. I to jest, słuchajcie, po prostu coś cudownego, żeby naprawdę ufać temu głosowi, który jest w Twojej głowie, który tak naprawdę wie, co jest dla Ciebie dobre i wie, czego Ty chcesz, co jest Twoją pasją. I ważna rzecz, kochane. Nie musisz od razu, od samego początku wiedzieć, co to będzie to coś, czym się będziesz zajmować. Naprawdę. Bardzo wiele osób polega na tym, polega w tym sensie, ponosi porażkę, ponieważ wierzą, że muszą od razu wiedzieć, co to będzie to coś. Czy wy myślicie, że jak ja zaczynałam swoją pracę, ja miałam zielone pojęcie o tym, że ja stworzę na przykład fanpage codziennie pewna siebie, albo że napiszę książkę o pewności siebie? Oczywiście, że nie miałam o tym zielonego pojęcia. Ja wiedziałam tylko jedną rzecz na wtedy. Wiedziałam, że ja chcę odejść z etatu, że chcę mieć swoją firmę i że chcę wspierać kobiety. I po prostu zaczęłam to robić. I słuchajcie, krok za krokiem, krok za krokiem, krok za krokiem, to się stawało coraz bardziej jasne, co ja mam robić. I twoja ścieżka, kochana, też się będzie ci odsłaniać w taki sposób. Dlatego najważniejsza rzecz, to jest pierwsza rzecz, żeby uwierzyć w siebie, odpowiedz sobie na pytanie, naprawdę szczerze, co jest Twoją bajką i pójdź w tym kierunku właśnie teraz, odważnie, za tym, co naprawdę wierzysz, że jest Twoje i za tym, w co naprawdę wierzysz i co naprawdę czujesz. Druga rzecz, kochane. Wiele osób tego nie rozumie i widzę, że niestety często stopują siebie przed tym, żeby sięgnąć gdzieś, wiecie, żeby naprawdę pójść na całość. To jest taka rzecz, że wiele osób ocenia swój potencjał na podstawie tych możliwości, które mają teraz. Czyli na przykład mówią, no dobra, ale ja nie mam pieniędzy, żeby odejść z etatu i zaryzykować. Nie? Albo mówią, ale ja jeszcze tego nie potrafię, no nigdy w życiu tego nie robiłam. Naprawdę chciałabym to robić, ale nigdy w życiu tego nie robiłam. Albo mówią, no tak, chciałabym na przykład śpiewać, ale nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Nigdy w życiu nie śpiewałam. I w taki sposób, ponieważ oceniają swoje możliwości na podstawie tego, co jakby, czy swój potencjał na podstawie właśnie tych możliwości, które mają teraz, stopują siebie przed tym, żeby zobaczyć, że tak naprawdę mogą się absolutnie wszystkiego nauczyć. Zobaczcie, kochane, że jak ja zaczynałam na przykład prowadzić sesje, takie coachingowe, wiecie, czy jak pierwszy raz w życiu prowadziłam live'a, czy wy myślicie, że ja wiedziałam, jak to zrobić? Ja nie miałam zielonego pojęcia, ale wiecie, jedną rzecz naprawdę bardzo dobrze potrafiłam. Mianowicie taką, żeby rzucać się na głęboką wodę w to, co naprawdę czułam, że chcę tego spróbować i żeby po prostu to robić, nawet robiąc to niedoskonale. I w taki sposób zaczynałam się tego uczyć i to się stawało coraz bardziej łatwe, coraz bardziej łatwe i coraz bardziej łatwe. Więc kochana, tak naprawdę to miejsce, w którym jesteś teraz, nic nie mówi o Twoim potencjale. Naprawdę. Za rok, za 2 lata ty możesz być w miejscu, o którym ci się po prostu nie śniło, o którym ci się nigdy nawet nie marzyło. Możesz być w takim miejscu, jeżeli dziś podejmiesz decyzję, że naprawdę pójdziesz odważnie za sobą, za swoimi marzeniami i odważnie zaczniesz patrzeć na siebie, że ty masz potencjał i masz talenty, bo to jest prawda o tobie. Nie jest prawdą, że ty czegoś nie potrafisz się nauczyć. Nie jest prawdą to, że ty nie dasz rady czegoś zrobić. Nie jest prawdą to, że inni są lepsi, a i ty jesteś, wiesz, taka na szarym końcu i po prostu inni to mogą, a ty to nie możesz. To jest wszystko, za przeproszeniem, gówno prawda, naprawdę. Dlatego, że to jest tylko ten krytyczny głos w twojej głowie,
który się kiedyś tam wmontował, wiesz, od tych osób, które cię wychowywały, czy od otoczenia, osób, które cię krytykowały, ale ten głos w twojej głowie nie mówi prawdy o tobie. I właśnie, kochane, też dlatego stworzyłam ten 7-dniowy kurs Detoks od samokrytyki, dlatego że ja po prostu wiem, że dopóki my nie uwolnimy się od tych krytycznych głosów w swojej głowie, dopóty po prostu one będą nas, kurczę, tak cholernie stopować i nie pozwolą nam, wiecie, skorzystać naprawdę z tego życia, kurczę, naprawdę. Robić to, co czujemy, że jest naszą pasją, i cieszyć się właśnie swoimi talentami, i mieć to spełnienie zawodowe, i mieć super pieniądze z tego, co robimy. Dlatego właśnie też będę uczyć właśnie przez 7 dni tam takich totalnych, najważniejszych rzeczy, które sprawią, że gdzieś będziesz potrafiła naprawdę wyciszyć ten głos. Więc kochane, druga rzecz to jest ta, żeby właśnie nie oceniać swojego potencjału na podstawie aktualnych możliwości, tylko widzieć to, że naprawdę w ciągu niedługiego nawet czasu możesz się niesamowicie rozwinąć. Bo pomyśl sobie, na przykład, jeżeli chciałabyś zacząć pisać książki i chciałabyś z tego żyć, to pomyśl sobie, jeżeli byś poświęciła nawet tylko godzinę dziennie, co wiesz, powiedzmy 12 godzin, które mamy do dyspozycji, godzina to nie jest jakiś taki, wiesz, kosmos, nawet niech to będzie pół godziny dziennie, to pomyśl sobie, co będzie za rok, jeżeli pół godziny dziennie nawet byś pisała, za rok mogłabyś mieć książkę, a nawet dwie, i już mogłabyś zacząć na tej książce zarabiać. Więc naprawdę, słuchajcie, to jest niesamowita rzecz, co my możemy zrobić, jeżeli naprawdę podejmiemy decyzję, że się angażujemy dla siebie. Iwi pyta, kiedy i gdzie ten kurs? Kurs zaczyna się, kochane, 7 maja. To będzie 7-dniowy detoks od samokrytyki. 7 minut dziennie, tylko 7 minut dziennie. Codziennie rano dostaniecie ode mnie podcast z nagraniem, 7-minutowym nagraniem, z potężną praktyką, z niesamowitym ćwiczeniem na dany dzień, które sprawi, że naprawdę zaczniecie w siebie wierzyć i naprawdę zyskacie dystans do tych cholernych myśli w głowie, które was stopują. Więc ja Wam, Iwi, wkleję link potem, tak że będziecie sobie mogły z tego skorzystać. Mam też dla Was, słuchajcie, niesamowitą niespodziankę, dlatego że, ponieważ wiem, że jesteście zainteresowane tym, jak uwierzyć w siebie w pracy, chciałabym też Wam dać taką możliwość, żebyście skorzystały od razu przy dołączeniu do tego kursu z takiego właśnie cyklu moich 5 wideo, jak znaleźć pracę życia. To są cudowne wideo, gdzie konkretnie pokazuję krok po kroku, na jakie pytania sobie odpowiadać, jak odkryć, co jest naszą pasją, jak odkryć, co ma dla nas sens i jak naprawdę zacząć kreować to spełnienie zawodowe. Także dla każdej z Was, która w ciągu najbliższych 2 dni dołączy do tego kursu 7-dniowego detoksu od samokrytyki, będę miała w prezencie właśnie ten cykl 5 wideo, jak znaleźć pracę życia. Także, kochane, przechodząc dalej do trzeciej rzeczy. Trzecia rzecz jest taka, żebyś przestała wierzyć temu głosowi w głowie, który mówi, że ty nie masz talentów i ty nie masz mocnych stron. To jest, kochana, totalna nieprawda. Ty urodziłaś się z niesamowitymi talentami i z wieloma różnymi mocnymi stronami. Ja nie zapomnę, jak kiedyś pracowałam z taką cudowną zresztą osobą, która ma ogromnie wiele talentów, i ona mówiła, że ona chciałaby zacząć wspierać ludzi. No ale mówi, wiesz, Patrycja, ja tego nigdy nie robiłam wcześniej. No i ją pytam trochę, co ona tam robi zawodowo, i ona mówi, no wiesz, przez 10 lat byłam menadżerem. I ja słucham tego i mówię, nie, po prostu nie wierzę. Jak można myśleć, że się nie ma doświadczenia w pracy z ludźmi, kiedy się było przez 10 lat menadżerem? Rozumiecie? Widzicie, co nam robi ten głos w naszej głowie? Po prostu to jest jakiś koszmar, że mając takie bogate doświadczenie, mając tyle talentów i mocnych stron, bo wyobraźcie sobie, przetrwać nawet samo to, przetrwać 10 lat w korporacji, to naprawdę trzeba umieć sobie radzić w życiu. To znaczy, że naprawdę ta osoba ma wiele talentów, mocnych stron. Kiedy potrafi też potrafi zarządzać zespołem, no to kurczę, ile to jest, wiecie, ile to jest talentów? Tylko problem jest jeden. Problem jest taki, że my wierzymy tym myślom w naszej głowie i wydaje nam się, że to jest prawda, że kiedy te myśli mówią, że a, bo ty jeszcze przecież nigdy tego nie robiłaś, ty tego nie wiesz, zaczynamy w to wierzyć i wtedy siebie stopujemy i nie idziemy na 100%, słuchajcie. A niestety to jest tak, że ludzie to czują. Ludzie po prostu czują, jak my nie wierzymy w siebie, to ludzie też to czują. Dlatego to jest ogromnie ważne, kochana, i to jest właśnie ta trzecia rzecz, żebyś regularnie pytała inne osoby, w czym jesteś dobra. Co ci wychodzi, jakie masz talenty, jakie masz mocne strony, żebyś sama to obserwowała, ale też pytała inne osoby. I naprawdę, kochana, będziesz zdziwiona, jak okaże się, że rzeczy, które ty myślałaś, że są takimi zwykłymi rzeczami, które każdy, wiecie,
każdy człowiek to potrafi, nie? To jest kolejny ten po prostu cholerny, krytyczny głos w głowie, który mówi, no a co to za talent w ogóle? Jak ja potrafię słuchać, każdy potrafi słuchać. A to jest prawda, że każdy potrafi słuchać? Na przykład taki, ja miałam kiedyś taki głos w swojej głowie, który mi mówił, jak to Patrycja, ty będziesz zarabiać pieniądze na tym, że będziesz słuchać ludzi? Oczywiście, że tak. I nie każdy człowiek potrafi słuchać, tylko że to wymaga właśnie tego, żeby spojrzeć na siebie w inny sposób i żeby sobie uświadomić, że to, co ci przychodzi naturalnie, to jest twój ogromny dar. To jest właśnie twój potencjał. Nie to, co jest męczarnią, co jest zmaganiem się, ale to, co po prostu przychodzi ci bezwysiłkowo i naturalnie. Czyli to jest ta trzecia rzecz. I teraz czwarta rzecz. A, i jeszcze jedna ważna rzecz tutaj. Jest taka, że zobaczcie, to, co my bardzo często robimy, to skupiamy się na tym, co nam nie wychodzi. I niestety wtedy spada nasze poczucie własnej wartości jako pracownika. Idziemy na tą, wiecie, na to spotkanie w pracy albo na tą rozmowę o pracę. Idziemy takie w połowie przekonane do samych siebie. I ludzie to czują. Jeżeli zaczniesz regularnie zwracać uwagę na to, co ci wychodzi dobrze, pytać też inne osoby o to, w czym jesteś dobra, jakie masz talenty, mocne strony, wtedy po prostu będziesz czuła, że rośnie twoja pewność siebie, że rośnie twoje poczucie własnej wartości, dlatego, że będziesz dawała temu dużo więcej uwagi niż tym krytycznym myślom. Zresztą właśnie w tym 7-dniowym detoksie od samokrytyki tego będę uczyć. To będzie 7 dni takiego totalnego zalania siebie po prostu miłością, wsparciem i docenieniem. I kochane, efekty są tak niesamowite. Kiedy zaczynasz na siebie patrzeć zupełnie inaczej, w taki wspierający sposób, to po prostu to jest w ogóle nie do opowiedzenia, jak wtedy otwierają nam się różne drzwi, bo my jesteśmy pewne w środku. Wiecie, to po prostu tak niesamowicie działa. Więc to jest trzecia rzecz. I teraz czwarta rzecz. Kochane, absolutnie mega ważna rzecz. Dlatego, że ten krytyczny głos w naszej głowie, on nas stopuje przed tym, żebyśmy my doceniały siebie już tu i teraz za wszystko, co robimy. A dopóki nie potrafisz doceniać siebie, to niestety jest też tak, że ludzie też nie będą ciebie doceniać. Bo ludzie to po prostu czują, czy ty autentycznie lubisz siebie, czy jesteś z siebie zadowolona, czy jesteś zadowolona ze swojej pracy, czy uważasz, że to była dobra praca, którą wykonałaś. Ludzie to po prostu czują. I teraz zobaczcie, jeżeli naprawdę nie skupiamy się świadomie na tym, żeby doceniać siebie, to wchodzą te stare mechanizmy, które nas będą krytycznie oceniać. I niestety wtedy będziemy coraz mniej i coraz mniej pewne siebie. Będziemy czuły, że podcinają nam się skrzydła. Dlatego to jest po prostu mega, mega ważna rzecz, żeby naprawdę, słuchajcie, zacząć widzieć, że my jesteśmy świetne w różnych rzeczach, że różne rzeczy nam wychodzą. Żeby każdego dnia, codziennie wieczorem, wiecie, zrobić taką listę, nie tylko odhaczania, dobra, zrobiłam to, zrobiłam to, zrobiłam to, ale też zrobić taką listę, kurczę, co mi dzisiaj wyszło dobrze. Dlatego, że zobacz, jak będziesz dawać temu uwagę i będziesz naprawdę czuła i podkreślała to w sobie i w swoim umyśle, to twój umysł, to, w czym jesteś dobra i to, co ci dobrze wychodzi, to twój umysł po prostu zacznie w to wierzyć, kochana, on zacznie w to wierzyć, te krytyczne myśli będą słabsze, a to poczucie, że ty jesteś w czymś świetna, będzie mocniejsze. I weź sobie wyobraź teraz, że idziesz do nowego klienta z takim pełnym przekonaniem, że to, co masz mu do zaoferowania, to jest naprawdę dobre, jesteś pewna siebie, jesteś spokojna, w twojej głowie jest mnóstwo takich pozytywnych, wspierających cię myśli, które mówią, że jesteś dobrze przygotowana, masz fajną ofertę, idziesz i teraz wyobraź sobie, jak ten klient czuje ciebie. On po prostu czuje, że to jest coś wspaniałego. Dokładnie to samo na rozmowie o pracę, dokładnie to samo w pracy, kiedy chcesz dostać awans, dokładnie to samo, kiedy masz się podjąć nowego wyzwania, na którym ci zależy i chcesz przekonać szefa, żeby ci je powierzył, dokładnie to samo ze współpracownikami. To po prostu w taki sposób działa, że kiedy ty jesteś świadoma swojej wartości, to po prostu ludzie za tym idą całym sercem, bo oni czują, po prostu czują twoją pewność siebie. Kochane, dlatego stworzyłam ten 7-dniowy detoks od samokrytyki, na który Was gorąco zapraszam. On rusza 7 maja. 6 maja mamy live wprowadzający, aż godzinne szkolenie ze mną, gdzie będę pokazywać konkretne rzeczy, które możesz zrobić, żeby naprawdę wyciszyć w swojej głowie ten krytyczny głos i żeby on już przestał w końcu na Ciebie wpływać, żebyś mogła z pełnym przekonaniem, z pełną wiarą w siebie iść po prostu i przekonać tego klienta, którego chcesz przekonać, przekonać szefa do tego, na czym Ci zależy,
zyskać tą pracę, którą chcesz, po prostu odkryć, co jest Twoją pasją i talentem i naprawdę śmiało za tym pójść. Więc słuchajcie, gorąco Was zapraszam. Tak jak obiecałam, dla każdej osoby, która dołączy do tego kursu dzisiaj i jutro, będę miała też zupełnie za darmo cykl 5 wideo, jak znaleźć pracę życia, pełnych takich naprawdę praktycznych wskazówek, w jaki sposób to zrobić. Także za chwilę wklejam Wam też link i zapraszam. Jeżeli macie teraz jakiekolwiek pytania, mamy jeszcze chwilkę na to, żebym mogła odpowiedzieć. Także jak macie jakiekolwiek pytania dotyczące kursu, dotyczące tego, czym się z Wami podzieliłam, dotyczące tych 4 rzeczy, które pomogą Wam uwierzyć w siebie, to teraz jest dobry moment, żeby je zadawać, a ja od razu też wklejam Wam link do tego kursu. Także czekam też, jeżeli byście miały jakiekolwiek pytania do niego, to od razu dawajcie mi znać. A dla każdej osoby, która zapisze się teraz w ciągu tych najbliższych 2 dni, ja od razu będę przesyłać dostęp do tych 5 wideo, jak znaleźć pracę życia. Także trzymam, kochane, za Was bardzo, bardzo mocno kciuki. Wklejam Wam tutaj link do 7-dniowego detoksu od samokrytyki. Udostępniajcie też swobodnie wszystkim osobom, które czujecie, że mają właśnie większy potencjał niż naprawdę go realizują, bo to jest straszna, wiecie, szkoda, żebyśmy my nie odważały się pójść za tym, co naprawdę jest w naszym sercu. Zobaczcie, praca to jest przynajmniej po prostu, no, co najmniej 1/3, wiecie, naszego życia. 1/3 naszego życia, wyobraźcie sobie. Więc naprawdę, słuchajcie, nie godźcie się, dziewczyny, na byle jakość. Nie godźcie się na byle jakość. To jest mega, mega, mega ważna rzecz, żeby zadbać o siebie i żeby naprawdę iść odważnie. Basia, kochana, ja po prostu trzymam kciuki za Twoją bajkę, żeby to, wiesz, żebyś poszła odważnie w kierunku swojej bajki, zwłaszcza, że Ty masz, kochana, tyle pięknych talentów, tyle po prostu, wiesz, taką mądrość w sobie, że aż po prostu szkoda by było strasznie, żebyś tego w pełni nie wykorzystywała. Więc, kochane moje, uściskuję Was bardzo mocno, całuję Was gorąco i naprawdę pozwalajcie sobie popracować nad tym, żeby uwolnić się od tej pieprzonej samokrytyki, bo to tylko nam podcina skrzydła, a są niesamowite rzeczy dostępne, kiedy przestajemy wierzyć w ten krytyczny głos i kiedy odważnie, naprawdę odważnie idziemy za swoim sercem. Więc całuski dla Was i zapraszam Was na kurs 7 maja. Startujemy. Ciao!